Dyrektor programowy Polskiego Radia Białystok Mirosław Bielawski jest od dziś nowym prezesem rozgłośni Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Straszyńskiego. Mirosław Bielawski kierował już białostocką rozgłośnią, był jej prezesem od 2006 do początku 2010 roku. Dziś wraca na to stanowisko. Witamy, dzień dobry. W studiu także Dorota Niebrzydowska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry panie prezesie. Jest takie powiedzenie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody. Jak się okazuje wchodzi. I co, jak w tej wodzie? Chciałbym powiedzieć, jak ryba w wodzie. No właśnie, to, że wywodzi się pan z zespołu Polskiego Radia Białystok, tutaj pan zaczynał swoją pracę i korzenie. To atut? Myślę, że można byłoby dwojako odpowiedzieć: że to dobrze i źle. I ja uważam, że dobrze. Myślę, że znajomość. Realiów, znajomość zespołu może tylko wpływać dobrze na naszą działalność. A w jakiej kondycji zostaje pan spółkę? Przez trzy lata był pan dyrektorem programowym, więc zna pan dobrze sytuację i finansową, i antenową, i słuchalność. Na szczęście zapaść, którą mieliśmy w latach 2010-2015, już dawno za nami. Każdego roku idziemy do przodu. Kondycja jest taka, że Mamy coraz więcej słuchaczy, którzy nas kochają, są z nami, a my jesteśmy dla nich. I to najbardziej cieszy, i to jest największym wyzwaniem dla nas. A jak finanse spółki czy rekompensata, to wystarczający zastrzyk finansowy? Na pewno taki, który daje nam szansę. Trwania bieżącej produkcji radiowej, ale też i rozwoju. To postawi Pan na kontynuację tej polityki zarządzania, tego kierunku zarządzania, czy jednak na zmiany? Myślę, że każdy zarządzający powinien wnosić jakieś swoje atuty, i będę się starał za dużo nie zmieniać, ale na pewno, na pewno dawać szansę rozwoju tej firmie. W swojej kadencji pięcioletniej, chce pan osiągnąć co? Chcę osiągnąć, żebyśmy mm, mieli radość tworzenia, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy tu nie tylko dla zarabiania pieniędzy, a przede wszystkim dla służenia ludziom. Słyszy pan Media Narodowe, myśli pan co? Myślę, że jest to. Coś, co w, na tym rynku medialnym jest y, bardzo potrzebne i z tych narzędzi, które mamy również z tych obowiązków praw powinniśmy jak najlepiej korzystać. A czy jesteśmy w stanie konkurować z mediami komercyjnymi? Jesteśmy i to robimy. Aczkolwiek mamy trochę może inne założenia inną misję. Nie no właśnie, ta misja się misja to tylko... u nogi czy. Jemy? Nie, właśnie ja od dawna stoję na stanowisku, że misję, którą wykonujemy, te różne obowiązki, które ustawowo mamy zadane do realizacji, myślę, że powinniśmy tak robić, żeby, żeby to wychodziło jak najlepiej, żeby iść nie w ilość a w jakość. I żeby tym najlepiej służyć, dobrze informować, jak trzeba to dobrze ludzi bawić, a przede wszystkim być z ludźmi, opisywać tę rzeczywistość, która jest i to w sposób prawdziwy. Czyli misja i słuchalność te drogi się nie rozchodzą, Pana zdaniem? Y nie rozchodzą, chociaż trudne są do pogodzenia i czasami, czasami no sami na co dzień się zastanawiamy, jak, jak to realizować, żeby nie zamknąć się tylko do niszy i cieszyć się z tego, że realizujemy ambitną misję dla kilku słuchaczy. Więc... Na szczęście tych słuchaczy mamy sporą gromadkę. I y, jesteśmy i jesteśmy otwarci na nowych słuchaczy, na tych, którzy do nas dołączają. W dobie mediów elektronicznych w epoce obrazkowej, bo w taką wchodzimy młodzi ludzie tym się posługują. Radio to przeżytek, czy jednak y, szansa? Radio to podstawa, to jest coś, co Daje pewien klimat relacji między, między ludźmi, między nadawcą, odbiorcą, między dziennikarzami, który, którzy mówią do ludzi i ludzi, którzy, którzy słuchają. Natomiast no, musimy być otwarci na wszystko, co jest nowe, na, też na potrzeby, na, na zmiany mentalności, postrzegania ludzi i coraz bardziej z tego korzystamy i nie służymy tylko głosem, ale również i wizją. Z wielu y, wydarzeń robimy nie tylko relację dźwiękową, a też robimy zdjęcia, filmiki i będziemy w tym kierunku iść. Zostaniemy też przy imprezach plenerowych? Będziemy wychodzić do ludzi? Czy skupimy się na działalności antenowej? No internetowej, tak jak pan powiedział. Mam nadzieję, że Pandemia już minęła, nie wróci, ale nawet i w pandemii sobie radziliśmy z tym i organizowaliśmy na ile to było możliwe koncerty. Będziemy w miarę możliwości też szukać partnerów i wychodzić też do ludzi z imprezami plenerowymi. Zastąpił Pan na stanowisku prezesa Wojciecha Straszyńskiego, teraz Pan jest prezesem zarządu. Kto zastąpi Mirosława Bielowskiego na stanowisku dyrektora programowego? To dopiero pierwsze minuty, kiedy jestem prezesem. Na razie to pytanie zostawię bez odpowiedzi. Za pięć lat, jeśli dane nam będzie się spotkać, co by chciał Pan powiedzieć słuchaczom, że to był dobry czas, co Pan chce osiągnąć w tym czasie? Oczywiście. I mam nadzieję, że tak będzie, że będziemy wspólnie cieszyć się na co dzień. Nie tylko czekając, kiedy te pięć lat minie, ale na co dzień cieszyć się tym, co robimy, czuć wartość i wzmacniać etos dziennikarza. To jaka będzie pierwsza decyzja Mirosława Bilawskiego, prezesa Polskiego Radia Białystek? E, chociaż jestem tutaj od lat i można powiedzieć, znam każdy zakątek rozgośni, rozgłośni, znam e, wszystkich ludzi, to chciałbym zasiąść na fotelu prezesa, a właściwie to przejść się po firmie, e, spotykać się z ludźmi z nowym spojrzeniem. Kto jest w radiu najważniejszy, o to nie zapytam, bo doskonale zna Pan odpowiedź na to pytanie. Byliśmy tego uczeni od wielu, wielu lat. Słuchacz. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Oby to było dobre pięć lat. Życzę tego Panu i sobie. Dziękuję Życzę bardzo. nam wszystkim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Znajomość dziękuję. zespołu realiów może tylko wpływać dobrze na naszą działalność. Każdego roku idziemy do przodu, mamy coraz więcej słuchaczy, jesteśmy dla nich i to jest najważniejszym wyzwaniem. Możemy śmiało konkurować z innymi mediami, uważa Mirosław Bielawski, od dziś prezes Polskiego Radia Białystok, z którym rozmawiała Dorota Nieprzydowska. Dziękuję.